Szanowni Państwo, pora na odpowiedzi na pytania dotyczące predykcyjnej teorii umysłu. Ergodyczność. Bycie ergodycznym nie dotyczy wszystkich systemów, nie tylko żywych. To jest założenie, które Freeston czyni na temat wszystkich układów, które ma modelować jego teoria od 2019 roku. On twierdzi, że ta teoria obejmuje wszystkie rzeczy, że opisuje każdą rzecz. Te rzeczy są opisywane pod kątem statystycznym i de facto, jeśli tylko ma koc Markowa, czyli się jest niezależny od innych rzeczy pod względem prawdopodobieństw warunkowych, mówiąc w uproszczeniu, dopóty można ją opisywać w kategoriach minimalizacji wolnej energii, bo musi minimalizować wolną energię, żeby istnieć. Założenie to jednak jest zdecydowanie idealizacją, co zresztą Friston w swoich tekstach czasami przyznaje, między innymi w niedawno opublikowanym tekście na temat ciągłości między umysłem a życiem, zwaniem Wizę, opublikowanym w czasopiśmie Philosophies. Oni przyznają tam, że ergodyczność jest idealizacją i ze względu na to, że mamy na przykład takie nieergodyczne systemy jak język. Język nie jest ergodyczny. Jego stany nie mają takich atraktorów jak system ergodyczny. Jest to system, jak to powiada profesor Łukasz Dębowski, perigraficzny. No to nie będziemy mogli zdecydowanie mówić o tym, że możemy zamodelować to wprost. Musimy idealizować te układy żywe w taki sposób. Oni bardziej patrzą na takie parametry życiowe, typu temperatura, tlen i takie tam, no ale to jest pewna idealizacja, pewne uproszczenie w tym podejściu. Wpływowość. Czy tak w ogólności, pomijając już bardzo sztywne próby o dopasowanie mózgu do równania Bayesa, koncept, że percepcja polega w dużej mierze na minimalizowaniu błędów wejścia, wywarł duży wpływ na świat kognitywistyki, czy generalnie teraz w ten sposób tłumaczy się połączenie top-down, w końcu przecież dominujące w mózgu? No, jest to niesłychanie wpływowa koncepcja. Niekoniecznie chyba chodzi o błędy wejścia, tylko chyba o minimalizację błędów w modelu, bo na wejściu może nie być specjalnie błędów, tylko raczej w naszych wnioskowaniach. No, ale w każdym razie jest to bardzo, bardzo wpływowa teoria. Ja mam wrażenie, że ona momentami w niektórych wersjach jest bardziej wpływowa nawet w filozofii niż w samej kognitywistyce, gdzie wiele osób nadal robi swoje, niespecjalnie zwracając na to uwagę. No ale jest to koncepcja niesłychanie dyskutowana i należy teraz niewątpliwie do czegoś, co nazwalibyśmy mainstreamem. To co do tego, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Samoorganizacja. Czym jest samoorganizacja w przypadku organizmów? To na przykład mówimy o samoorganizacji, kiedy może nam organizm zregenerować jakąś tkankę. No przecież ja się skaleczyłem gdzieś wiele razy, na przykład 2 dni temu skaleczyłem się w palec i proszę bardzo, samoorganizacja spowodowała to, że to się zagoiło. Mówiąc inaczej, mamy układ, który w obliczu zewnętrznych perturbacji ponownie odtwarza swoje części i relacje między tymi częściami, one wspólnie utrzymują pewną stabilność. I robi to w jakiejś mierze autonomicznie. Nie jest to oczywiście pełna autonomia, no ale mimo wszystko bez żadnego plasterka, tylko dostarczając energii mojemu organizmowi i takich parametrów życiowych. Nie poddałem się sprasowaniu przez jakieś ogromne ciśnienie, ani też nie wychłodziłem się do minus 70 stopni Celsjusza, nic takiego. No, w tych parametrach ogólnie przeżywalności i wydatków energii ta samoorganizacja jakoś tam zadziałała. Czyli mówiąc krótko, to jest taki rodzaj organizacji, który sam z siebie, autonomicznie, samodzielnie jakoś się odtwarza. To jest zresztą rzecz, o której troszeczkę mówiłem na wykładzie na temat enaktywizmu. Tam był model samoorganizacji w stylu enaktywistycznym. Czyli na przykład autopoiezja jest rodzajem ujęcia teoretycznego, na czym polega samoorganizacja. Modele generatywne wyjaśniają. Właściwie dlaczego modele generatywne nic nie wyjaśniają? Przecież na przykład koncepcja Hołego dosyć dobrze chyba tłumaczy rywalizację obuoczną. Czy mógłby Pan podać jakieś inne przykłady? A mógłbym. Jest taki tekst Litwina i niejakiego Miłkowskiego opublikowany
w zeszłym roku w Cognitive Science, to jest w otwartym dostępie, więc możecie sobie Państwo sami to poczytać. Litwin z Biłkowskim podają tam sporo przykładów takich dosyć marnych wyjaśnień, które są naciągane, niespójne z ogólnymi założeniami tej teorii i zasadniczo dosyć słabe. Możliwe, że powinienem w następnych latach zaktualizować swoje slajdy, żeby więcej na ten temat powiedzieć i trochę zmniejszyć to. Moim zdaniem Howie w tej swojej wyjaśnieniu nie jest taki zły. Jego wyjaśnienia nie są tak straszliwe jak przykłady, które analizujemy w tym tekście. W innym tekście, który z bólami powstaje z Piotrem Litwinem, staraliśmy się podkreślić, że właśnie Howie nie podlega aż takiej mocnej krytyce jak niektórzy inni. To stało się tak wpływowe i tak popularne, że bardzo wielu zwolenników tego podejścia naciąga troszeczkę swoje teorie, tak żeby pasowały do predykcyjnego kodowania. Niekoniecznie zawsze to bardzo pasuje. Czasami jest to wszystko ad hoc robione, mało sprawdzane w empirii. My w tym tekście bardzo dużo na ten temat mówimy, więc polecam Państwu lekturę. Ja nie będę tego powtarzał, bo chyba to nie ma sensu, zwłaszcza, że tekst jest w wolnym dostępie. Rywalizacja obuoczna. Kiedy mamy rywalizację obuoczną, to widzimy tylko jeden obraz w danej chwili, ale są systemy, które również wykorzystują to, że widzimy dwa różne obrazy w danym momencie. Z tym, że nie tak różne od siebie jak dom i twarz. Ale w tamtym przypadku działa to tak, że jesteśmy w stanie widzieć obraz trójwymiarowy. Czy więc, kiedy mamy do czynienia z rywalizacją obuoczną, to muszą to być dwa bardzo niezwiązane ze sobą obrazy? Długie pytanie, krótka odpowiedź. Tak. To muszą być bardzo różne obrazy, takie, które w rzeczywistości nigdy się ze sobą nie integrują. I nie mogę się zintegrować, bo są zupełnie różne. I na tym to polega. Sny. Jak teoria predykcyjna tłumaczy występowanie snów? A jeśli nie tłumaczy, to czy są jakieś inne pomysły dotyczące kwestii snów? Otóż ja byłem kiedyś na wykładzie Freestona na temat snów i ich wpływu na kreatywność czy też twórczość. Muszę powiedzieć, że wykład ten był tak znakomity, że ja trochę niestety podsypiałem, ale to co pamiętam, ja wiem to suchar, ale Państwo mnie prosili o surchary. Więc nie wiem, czy był filozoficzny, ale był suchar. W każdym razie pomysł był taki, że we śnie są optymalizowane modele generatywne, że są wypróbowywane pewne możliwości, które byłoby może niebezpiecznie wypróbowywać w rzeczywistości i że to jakoś tam wpływa na procesy twórcze. Jeśli Państwo poszukają prac Freestona, to znajdziecie zapewne sporo prac na ten temat. On uwielbia rozmaitego rodzaju spekulacje, więc na pewno tam tego będzie odrobinę więcej. Jeśli chodzi w ogóle o treść snów, to jest to trochę kłopotliwy temat i już Donald Norman w latach 70. w takim słynnym tekście 12 Problems for Cognitive Science czy w paru innych wskazywał, że w sumie kognitywistyka mało się tym zajmowała i że mogłaby się tym zająć, że w sumie nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, żadnej aktualizacji teorii psychoanalitycznych na ten temat, które przynajmniej jakieś próby powiedzenia, na czym polega ta zależność treści snów od tego, jakie jest nasze doświadczenie na jawie, dostarczała. To nie zostało jakoś solidnie wypełnione. Jeśli Państwa interesują sny, to jeszcze dosyć sporo na temat snów i ich związku ze świadomością, bo można mówić o tym, że we śnie jawi nam się coś w rodzaju przeżyć i te przeżycia są jakoś tam dostępne, mają jakieś jakości. No to takie rzeczy badał Atti Revon Suo. Atti Revon Suo, możecie Państwo popatrzeć sobie na rozmaitego jego badania. Zmiana czynnia. Od czego zależy, że nastąpi zmiana w modelu, a nie dostosowanie rzeczywistości? Innymi słowy, kiedy umysł niwelując rozdzielczość będzie dążył do zmian założenia, a kiedy do zmiany rzeczywistości? No to zależy między innymi od tego, jakie ma tak zwane hyper priory, czyli takie ogólne założenia na temat tego, jakie mogą mieć wartości prawdopodobieństwa dopuszczalne. Według zwolenników tych predykcyjnych ujęć, my spodziewamy się raczej, że świat będzie zmienny niż niezmienny, dlatego nie idziemy do ciemnych pokojów.
I to jest jedna z tych odpowiedzi. Druga rzecz jest też taka, że te modele, one się od siebie troszeczkę różnią. Ja tutaj trochę zbiorczo to traktuję na tym wykładzie, ale na przykład modele oparte na aktywnym wnioskowaniu, już istnieje ich kilka wersji. One tam posługują się pojęciem polityki, policy, i one opisują te policies, w jaki sposób te działania będą zachodziły. W innych ujęciach będzie to wyglądało trochę inaczej, więc to trochę zależy od tego, jakie tam są szczegóły w tym wszystkim. Więc na to pytanie, taki bardzo ogólny sposób, trudno odpowiedzieć, ponieważ to trochę zależy od rozstrzygnięć teoretycznych, które są już bardzo szczegółowe, które nie wchodzą w zakres samych ogólnych założeń, w jaki sposób ta predykcyjna teoria miałaby działać. A to już jest pytanie z zeszłego roku, w związku z czym na nie nie będę odpowiadał. A więc, proszę Państwa, dziękuję bardzo za pytania i będę starał się odpowiedzieć niebawem na kolejne. Niepokoi mnie tylko, że pytań jest cały czas stosunkowo mało, a pamiętajcie Państwo, zadawanie pytań jest obowiązkowe. Nawet jeśli Państwo powiedzą, że nie macie pytań, to musicie te ankiety powypełniać. Dziękuję za uwagę.